Tak. Owszem, no i znając te tabelki, może nawet maturę zdać na prawie 100%, no nie? Więc to świadczy o czym? No? To świadczy o poziomie tych matur i w ogóle o tym, do czego my zmierzamy jako cywilizacja ludzka i nasze państwo. Ale no, do katastrofy, no, dokładnie biorąc, jakby ktoś z Państwa nie wiedział. Ale ja uczę matematyki, ja nie uczę tabelek, bo tabelki no to można sobie kupić w księgarni, nie? Natomiast ty u mnie kupujesz lekcje matematyki, więc ja ci uczę matematyki. Na matematyce to ludzie się uczą, jak obliczyć, jak zamienić miarę w stopniach na miarę w radianach. A tak przy okazji, a co to jest miara w stopniach? Czyli co to jest jeden stopień w ogóle? Jak znaleźć jeden stopień? Co to jest zakąt jednego? Bo możesz no, tego też nie kojarzyć. Wiesz jak to się robi? Skąd się wziął jeden stopień? Bo tu jest 360 stopni aż. A skąd się wziął jeden stopień? No, nie wiem. A ten kąt, który ma 360 stopni, to jest jaki kąt? No, pełny. Kąt pełny. A to obróć o ten długopis, tak, o kąt pełny. Bo ktoś może też znać regułkę kąt pełny, a nie wiedzieć, co to... No tak, no to wiesz akurat. To jest taki obrót, no, dookoła siebie do... Dobrze. No, więc jeden stopień to jest po prostu 1/90 kąta prostego, czyli trzeba sobie narysować kąt prosty i wziąć 1/90 tego. Albo wziąć sobie kąt 180 stopni, znaczy no, kąt półpełny i podzielić go na 180 równych kawałków i mamy jeden stopień wtedy. No i taka jest miara w stopniach, a teraz w radianach. No właśnie, no jak zamienić, patrz. Narysuj tutaj kąt pełny w takim razie. No tylko, żeby jakiś był wierzchołek tego kąta, ramię. Gdzie są ramiona tego kąta? Musisz jeszcze ramiona tego kąta narysować. O to chodzi? No tak, może nawet przedłużyć jeszcze to ramię. I że to? No, zgadza się, tak. To jest kąt 360 stopni. Mhm. I teraz, żeby mieć jego miarę w radianach, to co musisz zrobić? Musisz długość łuku podzielić przez długość promienia. Jeżeli promień jest R, na przykład R, oznaczymy sobie promień przez R, to jaka jest długość łuku zawarta w tym kącie? Tego okręgu, o środku, w wierzchołku tego kąta. Chodzi, że 2πr? 2πr, tak. 2πr. No to jaka będzie miara kąta? No to 2π. Dlaczego? No 2πr przez r. No właśnie, no to napisz ten rachunek. O, już będziesz wiedziała do końca życia. Że to jest 2πr przez r i wychodzi 2π. Czyli 360 stopni to jest 2π. A 180 stopni? W takim razie ile będzie? PR w takim razie będzie, tak? PR przez? Przez R, tak. Czyli pi. Pi. Tak. A 90 stopni? Nie wiem, jedna, druga pi. Zgadza się. O, czyli patrz, tu się wyjaśniło. Jak tu jest pi pół, czyli pi przez 2, to jest jaki kąt? 90 stopni. 90 stopni. I teraz ile wynosi sinus 90 stopni? Napisz tutaj pod spodem. Sinus 90 stopni. To się równa. Aha, napisałeś pi przez 2, tak? Czyli pi pół, tak się czyta. A dlaczego? No tak z tego wynika to. Nie? Wcale nie. 90 stopni, kąt, który ma 90 stopni, to ma miarę pi pół radianów. Czyli kąt, który ma 90, który w stopniach ma miarę 90, to w radianach ma miarę pi pół. Ale to nie znaczy, że sinus. Sinus to jest jeszcze coś innego. Rozumiesz? Czyli tutaj to musisz skreślić. No chyba, żeby tak wyszło akurat. Lepiej skreślać niż zamazywać, żeby wiadomo, co było źle. Więc jest co innego kąt, a co innego sinus kąta. To trzeba odróżniać. Rozumiesz? Tak. To jest jeszcze pytanie na przyszłość. To zrobimy tu 30 stopni teraz. 30 stopni, 60 stopni, żeby się troszkę otrzaskała z tymi radianami. 30 tak? stopni to jest ile radianów? 1/6 pi? No tak, czyli pi szóstych można wziąć. A 60 stopni? Pi czwartych?
No, poczekaj, pomyśl głębiej troszkę. Pi trzecich. Pi trzecich, tak. Dlaczego pi trzecich? Jak to uzasadnisz? Ja wziąłem to po prostu razy dwa. Aha, pi szóstych. No, tak, można i tak, bo to jest dwa razy więcej niż pi szóstych. Zgoda. No to teraz by trzeba coś o tych sinusach wiedzieć. A co to w ogóle jest sinus teraz? Sinus kąta. Jaką znasz definicję? Co to w ogóle jest za zwierzę? Sinus. Mogę to pokazać jakoś graficznie. No, tylko. Pokaż. Jak mamy trójkąt, tak, prostokątny, to sinus kąta alfa będzie a przez c. Tak, zgadza się. To podaj trzy pozostałe. Kosinus, tangens, kotangens. Tak, świetnie. To jest dobrze. To od razu idźmy za ciosem i zrobimy powiedzmy dla 45 stopni. Uh-huh. 45 stopni to jest ile radianów? Ona przyjdzie 45 stopni. To w radianach będzie ile? Czy wiesz, dlaczego w ogóle ja się tymi radianami męczę? Mm. Wiesz dlaczego? Nie. Dlatego, że tutaj w tych zadaniach, które tutaj masz potem do zrobienia, to te wszelkie tutaj rzeczy są w radianach liczone, nie w stopniach. Na takiej matematyce wyższej to się używa radianów. No dlatego trzeba wiedzieć w ogóle, co to są te radiany. Dlatego cię o tym męczę. No to teraz, no 45 stopni. No spróbuj jakoś to sobie przeliczyć. 90 stopni, to ile było radianów? O, na przykład tutaj 90 stopni. No to było pi drugich? Tak. To 45. No, pi czwartych? Tak, pi czwartych. Dobrze, no więc interesuje mnie sinus, cosinus, tangens, cotangens pi czwartych, czyli 45 stopni, ale już będziemy używać pi czwartych. Jak to można zrobić, żeby to wiedzieć? No, oczywiście można zajrzeć do tabelek, no nie? Jasna sprawa, ale do tych tabelek ktoś musiał wpisać. No, to był jakiś matematyk, który umiał takie coś obliczyć, więc no, też nauczę się obliczać takiego czegoś. Jak sobie z tym poradzić? Wiesz jak? Mm-mm. No spróbuj skorzystać z tej definicji. Żeby z niej skorzystać, to musisz mieć co? Tu jest jaki trójkąt? No prostokątny. Prostokątny. Czyli musisz mieć trójkąt prostokątny, który ma kąt ostry, równy... 45 stopni. No to narysuj taki trójkąt. Dobrze. Tak, a tutaj napisz pi czwartych, albo nie będzie 45, dobrze. I teraz ten trójkąt to jest fragmentem jakiej figury? Takiej oczywistej. Kwadratu. No to narysuj cały kwadrat nawet. Dobrze. No i spróbuj tutaj te sinusy poobliczać, kosinusy i tak dalej, tego kąta. Jak to zrobisz? Dasz radę? Nie, dobra, co to chodzi? No to ja ci już wyjaśniam. Chodzi o to, żeby mieć sinus, może tutaj napisz, albo tutaj, sinus 45 stopni, to się równa, no sinus pi czwartych, tak, już używajmy tego. Mhm. Sinus, ale poczekaj, słowo sinus, czy napis sinus pi czwartych, o, chodzi o to, to się równa. Napisz, równa się,
No i chodzi o to, żeby to obliczyć. O to chodzi. Tu masz definicję, tu masz trójkąt, który ma kąt 45 stopni. Mhm. I trzeba sobie dalej jakoś poradzić. Jak sobie poradzisz? Oczywiście, no można wziąć z tabelki, to jasna sprawa, bo ty już mi to mówiłeś, że uczyliście się matematyki na podstawie takich tabelek. Tylko to wtedy nie jest matematyka, tylko to jest nauka na pamięć tabelek. Pierwiastek słów może? No, może, no ale jak tak uważasz, to musisz to udowodnić. Albo obalić. To jest A, a pierwiastek plus dwóch. To A pierwiastek plus dwóch, to co to jest? No przekątnik kwadratu. Tak, no, to napisz tutaj D. D równa się. A skąd się wzięło to A pierwiastek plus dwóch? Czy to wiesz? No stwierdzenie Pitagorasa można, na przykład. No to pokaż, jak to robisz. Tak, a kwadrat plus kwadrat to jest dekwadrat? No prawidłowo, tak. Czyli tutaj moja studentka z niektórych fragmentów matematyki umie. I oblicz dalej. Tak. No tak, zgadza się, że potrafisz to wyprowadzić. No dobrze, to teraz wyprowadź to z sin z pi czwartej. Czyli tu muszę cię pochwalić, bo znałeś definicję tych funkcji, wiedziałaś to i wzorek pamiętasz, więc... Czyli jeden przez pierwiastek z dwóch? No zgadza się, ale to jest liczba jaka, ten pierwiastek z dwóch? Jaki to jest rodzaj liczby? Niewymierna. Niewymierna. No to jak jest mianownik, to się przeważnie usuwa stąd. Mhm. Usuwa się z mianownika po to, żeby był... Żeby ta nierówność była w liczniku. Tak jest lepiej. Z powodów rachunkowych jakiś tam. Zgadza się. No to masz sinus. No to wylicz kosinus, tangens i kotangens. To pisz od razu pi czwartych. Kos, kosinus, pi czwartych. Tak, skąd się wziął to jeden? No, A przez A. A przez A, zgoda, tak. No to i tak samo. Tak, zgadza się. To popatrz, to od razu, oczywiście o tym, czy istnieje w ogóle sinus, na arkus, sinus, arkus, kosinus, czy istnieją funkcje odwrotne do tych funkcji, które się nazywają arkus, to będziemy o tym dyskutować za chwilkę, bo jeszcze to nie jest ten etap, ale gdyby one istniały, to... Jakie tutaj byłyby wartości tych funkcji odwrotnych, czyli tych funkcji cyklometrycznych? Czyli odwrotnych do tych funkcji. Na podstawie tego. Skoro sinus pi czwartych jest pierwiastek z dwóch przez dwa, to w takim razie... Sinus pierwiastek z dwóch przez dwa jest... Arkus sinus pierwiastek z dwóch przez dwa jest pi czwartych. No to napisz takie zależności. Czyli wypisz cztery zależności, które wynikają tutaj z tych wzorków. Już będziesz bez tabelki wiedziała pewne rzeczy. Tak. Tak, zgadza się. Dobrze. A teraz zajmiemy się kątem pi trzecich. Czyli masz obliczyć o te same funkcje dla kąta pi trzecich. Pi trzecich to jest ile stopni? Pi to jest ile stopni? 180. No to pi trzecich? No to 60. 60 stopni. Czyli to masz dla kąta 60 stopni zrobić. No spróbuj tutaj zrobić rysunek i powyliczać to.
Jak mam sobie poznaczyć, czy na przykład A, 2A o to chodzi, czy nie? No, tak, 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 może być, owszem. Patrz, przy okazji ja ci coś pokażę, bo tutaj masz różne takie zadania, no nie? Mhm. Na ćwiczeniach miałaś. I zobacz, tu występuje już arcus cotangens 1, tak? O tutaj. Mhm. To ile jest arcus cotangens 1? 5/4. 5/4, tak? Widzisz, o, już niektóre napisy będziesz rozumiała, mhm. tak? Dobrze, ale to jest jeszcze przyszłość. No, a teraz tak, dlaczego jak tu jest A, to tu jest 2A? W ogóle ten bok się nazywa jak? Ten i ten to nazywa się w trójkącie prostokątnym. No, przeciwprostokątne. To są przyprostokątne, a to jest? Przeciwprostokątne. Dlaczego, jeżeli przeciwprostokątna jest 2A, to ta przyprostokątna przy kącie 60 stopni jest długości A? No, dlatego, że to jest połowa trójkąta równoważnego. No, zgadza się, tak, tak. No, więc dużo rzeczy kojarzysz. Dobrze, co ci tu jeszcze będzie potrzebne? No, wysokość. Tak, co? To na przykład małe H. No i ile to małe H wynosi, jeżeli tu jest A, tu jest 2A? A pierwiastków 3 przez 2? No, to napisz tak. Może ten znaczek napisz tutaj, H. I teraz tak, skąd znasz ten wzoreczek? Zapamiętałaś go, no nie? Tak, go zapamiętałam, ale może z pitego razu. Może go wyliczyć. Tylko takie pytanie od razu, czy ten wzoreczek to rzeczywiście będzie dobry tutaj na to H? Nie wiem. Widzisz, takie zapamiętywanie bez zrozumienia takiego dogłębnego to jest ryzykowna historia. Bo tu się przekona, że tutaj nie będzie tyle. To H nie będzie tyle. Ale na razie wyprowadzisz ten wzoreczek. No to wyprowadź ten wzorek. Czyli, wiesz co, może gdzie? A tutaj, o tutaj sobie oddziel. Narysuj trójkąt równoboczny odpowiedni. I wyprowadź wzorek na H. Proszę, tu napisałaś ile? Jedna, druga. A. No, zgoda, dobrze. No i wyprowadź wzorek na H. Na wysokość, w trójkącie równobocznym o boku długości A. To może odnieść tutaj, tak? No, zrób to, co trzeba, no. Że tak? Tak. Dobrze? Dobrze, no. No to jest algebra tak na poziomie 7 klasy, ale dobrze robisz. Większość maturzystów tego nie potrafi. Także ty jesteś, jak na państwowe szkoły polskie, to jesteś dobra. Tak, i mamy wzorek. H to jest A pierwiastków 3 przez 2. Zgoda, wyprowadziłaś ten wzorek. Pamiętać go i umiesz go wyprowadzić. A teraz popatrz na ten rysunek. Czyli